Cześć, z tej strony Kamil Knapczyk, witam Was w moim nowym filmie na kanale i dzisiaj chciałem Wam trochę poopowiadać o tym, jak zamieszkać w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co się orientowałem, z tego, co piszecie w komentarzach, to jest właśnie taki gorący temat, o który mnie prosiliście i chcielibyście bardzo, żebym Wam o tym opowiedział. Ekspertem może w tym nie jestem, ale może podrzucę Wam kilka pomysłów. Jak zamieszkać w Stanach Zjednoczonych? Na początku powinniście zadać sobie pytanie, czy na 100% chcecie to zrobić. No bo jest dużo niezdecydowanych osób, które może chciałyby coś zmienić w swoim życiu, może zmienić otoczenie, ale czy na pewno się wyprowadzać? Nie wiem, zastanawiam się. Jeśli chcesz się wyprowadzić, jeśli chcesz zamieszkać w Stanach Zjednoczonych, musisz być pewien tego na 100%, bo tylko wtedy możesz to osiągnąć, tylko wtedy dążąc do tego celu, który sobie założyłeś, jesteś w stanie osiągnąć pewien pułap, jesteś w stanie zamieszkać tutaj, no i być szczęśliwym. Wiele osób pyta mnie, to tak samo w sumie jak z podróżami, kiedy ktoś pyta mnie, jak ty robisz, że podróżujesz, bo ja też bym tak chciał. Ja się produkuję, opowiadam, a ta osoba dobra, ale jednak znalazłem jeszcze jakąś jedną wymówkę, więc nie zajmujemy się wynajdywaniem nowych wymówek, tylko zajmujemy się tym, jak znaleźć rozwiązania danych problemów, żeby osiągnąć swój cel. Takim najprostszym sposobem, który może spowodować to, że będziecie legalnie, no bo pewnie zakładam o to chodzi, że chcecie tutaj być legalnie. Nielegalnie każdy może tutaj przyjechać i zostać turystą, który średnio spędza w Ameryce 8 lat, ale chyba nie o to chodzi. Żeby legalnie tutaj zamieszkać, możecie na początku spróbować swoich sił w loterii wizowej. Nie wiem, czy będą jeszcze prowadzone w następnych latach, ale do tej pory były i ja, Natalia i moja najbliższa rodzina składaliśmy kilka lat z rzędu podania. Za każdym razem nam się nie udawało, ale w Ameryce poznaliśmy wiele osób, którym się udało, więc to jest pewien sposób. Jest to oczywiście sposób loteryjny i nie zależy od nas, ale warto sprawdzić, czy macie szczęście w życiu. Może to będzie ten strzał w dziesiątkę i będziecie mogli najprostszym sposobem przyjechać do Ameryki. Kolejnym sposobem, który chciałem Wam podpowiedzieć, jest sponsorowanie. Sponsorowanie przez członka rodziny, więc warto odkopać sobie drzewo genealogiczne, sprawdzić, czy jakiś pradziadek nie był Amerykaninem lub czy nie posiadacie tutaj kogoś, kto mógłby kwalifikować się na sponsorowanie rodzinne. Lub sponsorowanie przez pracodawcę. To jest dość łatwy sposób. Wystarczy, że macie jakiś odpowiedni fach w ręku i pracodawca w Ameryce udowodni, że jesteście niezastąpieni, że to właśnie wy jesteście potrzebni na tym stanowisku. Wtedy w dość prosty sposób możecie otrzymać tutaj amerykańskie papiery, no bo jesteście fachowcem, którego nie można znaleźć nigdzie dookoła. Mogę Wam podpowiedzieć, że w Kalifornii jest to dość łatwe do zrobienia, gdyż tutaj może zabrzmi to rasistowsko, ale jest bardzo dużo Meksyków lub po prostu Szwedów i oni są niewykwalifikowani, oni dość nie przykładają się do pracy. Oczywiście nie ma tutaj co szufladkować wszystkich, ale jednak to jest wielki problem i wielu pracodawców narzeka na właśnie Szwedów, że nie wywiązują się ze swoich obowiązków. Między innymi ja tutaj tak znalazłem pracę. Ja byłem potrzebny jako Polak, ktoś, kto będzie pracował lepiej niż Meksykanin. To nie są moje słowa, po prostu tak zostałem ja uświadomiony przez mojego pracodawcę, że mnie potrzebuje. Akurat nie był moim sponsorem, ale dzięki temu właśnie sposobowi dostałem pracę. No i to są takie najprostsze legalne sposoby, jak moglibyście tutaj zostać. Jest też kilka innych. Prawnikiem może nie jestem, ale postaram Wam się opisać moją historię, jak to wyglądało na przykładzie moim i przykładzie Natalii. My, kiedy tutaj przyjechaliśmy, przyjechaliśmy tutaj na wizie turystycznej, więc było trudno, ale zaczęliśmy szukać sposobów i może przez to, że mieliśmy trochę mniej czasu, bo mieliśmy wiele obowiązków, nie mogliśmy znaleźć tej odpowiedzi, jak zalegalizować się. I kiedy nasza wiza dobiegała już do końca, stał zaledwie tydzień, musieliśmy praktycznie wyjeżdżać ze Stanów Zjednoczonych, żeby jej nie przesiedzieć, wtedy poznaliśmy ludzi, którzy odesłali nas do prawnika. Do bardzo dobrego prawnika, który
za wizytę nie bierze wcale dużych pieniędzy, więc każdy może go odwiedzić i to nie jest jedyny prawnik. Tutaj chodzi o prawnika, który zna się na prawie i który zna kilka pomysłów, jak można się zalegalizować. No i ten prawnik nam pomógł, udało nam się zalegalizować, jesteśmy teraz legalnie, więc żyje się dużo inaczej niż wtedy, kiedy byliśmy turystami i każdy dzień to było myślenie, co by tutaj zrobić, żeby się zalegalizować. Co możecie jeszcze zrobić? Bardzo popularne jest małżeństwo, wystarczy tylko, bo ja wiem, iść na rynek Krakowa, Wrocławia, bądź gdzieś na Stare Miasto do Warszawy, znaleźć jakąś amerykańską turystkę, rozkochać ją w sobie, i bum! Ślub, szybkie papiery, a potem zobaczycie, czy miłość przetrwa. To oczywiście taki plan Z, powiedzmy. Jeśli sprawdziliście swoje predyspozycje i nie posiadacie żadnego członka rodziny i wasza praca również nie ułatwi wam, wtedy jest jeszcze sposób, że można sponsorować samemu siebie. Potrzebujecie tylko 500 000 dolarów albo złotych. Dobra, to też trudna opcja. A teraz co zrobić, jeśli rzeczywiście podjęliście decyzję, że chcecie zamieszkać w Stanach Zjednoczonych? W naszym wypadku posprzedawaliśmy wszystko w Polsce, co było materialne i co miało jakąś swoją cenę. Prawie wszystko. No i musicie nastawić się na dość sporą cierpliwość, bo początki w Stanach dla nikogo nie są łatwe i bardzo szybko można się zrazić. Ja sam po sobie wiem, jak ile ja razy wątpiłem, ile ja razy chciałem wracać do Polski, bo coś nie wychodziło. No ale jednak życie tutaj jest dość wygodne. Może nie zarabia się tak dużo pieniędzy, jak, nie wiem, można by zarabiać gdzieś w Skandynawii, czy może w Wielkiej Brytanii. No ale piękna pogoda, fajni ludzie, jest naprawdę w porządku. Jest grudzień, ja mogę do was mówić w krótkim rękawku, także jest całkiem fajnie. To tyle. Zarysowałem wam, jak można to zrobić. Jeśli macie pytania, to piszcie. Jeśli macie jakieś prywatniejsze pytania, to również możecie wejść na mój Facebook On The Road Again, Kamil Knapczyk, i tam napiszcie. Postaram się wam odpowiedzieć. Nie poddawajcie się. Jeśli waszym marzeniem było zamieszkać w Stanach Zjednoczonych, to zróbcie to. Ja mogłem, to dlaczego wy nie możecie? Dzięki za uwagę. Wbijajcie na Instagram Kamil Knapczyk. Piszcie w komentarzach, może wy znacie jakieś inne sposoby, którymi chcielibyście się podzielić. Ale życzę wam wszystkiego dobrego i życzę wam, żeby wasze marzenie o zamieszkaniu w Stanach Zjednoczonych się spełniło. Do następnego filmu.